Blizny rogówki bardzo często powstają po stanach zapalnych rogówki, na przykład po noszeniu soczewek kontaktowych lub po innych urazach rogówki. Blizna rogówki wygląda w ten sposób, że tkanka rogówki jest bardziej gęsta i to uniemożliwia nam uzyskanie pełnej ostrości widzenia, jeżeli blizna rogówki jest w centrum, znajduje się w centrum pola widzenia naszego. Najlepszą diagnostyką blizny rogówki jest badanie OCT przedniego odcinka oka. Tutaj możemy dokładnie zmierzyć szerokość, głębokość tej blizny i w porównaniu do całej rogówki możemy oszacować, czy możemy laserowo usunąć taką bliznę na jeden raz, czy na dwa razy, ewentualnie w połączeniu z użyciem specjalnych lekarstw, aby jeszcze, jak to można powiedzieć, rozpuścić albo zredukować tą bliznę. Dlatego najważniejszym jest tutaj badanie okulistyczne, gdzie zmierzymy dioptry pacjenta, gdzie zmierzymy ostrość wzroku i zmierzymy OCT, przedni odcinek oka pacjenta, aby móc dokładnie poinformować pacjenta, czy będziemy w stanie pomóc usunąć tą wadę wzroku. Celem usunięcia blizny rogówki jest polepszenie ostrości widzenia pacjenta.